Sam mam codzienne kontakty ze sporą grupą ukraińskich kolegów, koleżanek, którzy się tutaj znaleźli w wyniku wojny i nie tylko w wyniku wojny. I mam wrażenie, że to raczej buduje dość solidne i przyjacielskie relacje. Oczywiście, no, można, to są rzeczy oczywiste. Można powiedzieć, w czyim interesie jest, żeby polsko-ukraińskie stosunki były złe czy niedobre. No, nie leży to w interesie Polski, nie leży to w interesie Ukrainy, natomiast leży to w interesie Rosji. I te środowiska sprzyjające Rosji próbują w tej chwili namieszać, próbują w tej chwili przeciwstawiać Polaków i Ukraińców. I no niestety, mamy tu również osoby, które pełnią w tej chwili publiczne funkcje. I to mam na myśli tutaj pana wiceministra rolnictwa Michała Kłodziejczaka. Osobę, która uczestniczyła w akcjach blokowania granicy, tej granicy, o której ambasador Zwarzysz mówi, że jest granicą życia. Najbardziej takie mi znane drony kamikadze, które przychodzą do głowy, to są między innymi produkty polskiej firmy WB Electronics, na przykład chwalone przez Ukraińców, przez ukraińskich żołnierzy Warmate'y, które są odporne, bardzo odporne na działanie systemów walki radioelektronicznej, rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. A Berkut wycofuje się. Na przodu są strzelcy. Jest ustawione też... ustawione są też ochrona z... Czy ten zespół istnieje od bardzo dawna i od właściwie zawsze jego szefem jest poseł Tadeusz Samborski. I poseł Tadeusz Samborski, dla tych, którzy go nie znają, wcale nie jest posłem Konfederacji Korony Polskiej. Z elementu prowadzenia wojny są też możliwości mobilizacyjne Ukrainy. Jak widzimy teraz, Ukraina z tym ma bardzo dużo problemów, stąd też są próby zmiany ustawy o mobilizacji, które wcale i w ogóle sam proces mobilizacji wcale nie cieszy się tak wielkim chyba poparciem.